Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Janusza Leona Wiśniewskiego zatytułowanej Samotność w sieci. Czytają: Anna Kert, Filip Kosior. Ze wszystkich rzeczy wiecznych. Miłość trwa najkrócej. Rozdział pierwszy. dziewięć miesięcy wcześniej. Z rampy przy torze czwartym na peronie jedenastym stacji kolejowej Berlin-Lichtenberg skacze pod pociąg najwięcej samobójców. Tak mówią oficjalnie, skrupulatne jak zawsze niemieckie statystyki dla wszystkich dworców Berlina. To zresztą widać, gdy się siedzi na ławce przy torze czwartym na peronie jedenastym. Szyny są tam znacznie bardziej błyszczące niż na innych peronach. Hamowanie awaryjne, często powtarzane, pozostawia na długo wyszlifowane tory. Poza tym normalnie ciemnoszare i przybrudzone betonowe podkłady kolejowe są w kilku miejscach na długości całego peronu 11. o wiele jaśniejsze niż w innych, gdzie niegdzie prawie białe. W tych miejscach służby utrzymania dworca używały silnych detergentów, aby zmyć plamy krwi z rozrywanych i wleczonych przez lokomotywy i wagony ciał samobójców. Lichtenberg jest jedną z najbardziej peryferyjnych stacji w Berlinie i jest przy tym stacją najbardziej zaniedbaną. Odbierając sobie życie na stacji Berlin-Lichtenberg, ma się wrażenie, że pozostawia się za sobą szary, brudny, śmierdzącym moczem, obdrapany stynku świat pełen śpieszących się smutnych lub nawet zrozpaczonych ludzi. Zostawić taki świat na zawsze jest o wiele łatwiej. Wejście po kamiennych schodach na Peron 11 jest ostatnim wejściem w tunelu między halą Kasową i zamykającym go pomieszczeniem transformatorów. Tor czwarty jest najbardziej skrajnym torem na całym dworcu. Gdyby w hali kasowej dworca Berlin-Lichtenberg postanowić zabić się skacząc pod pociąg, to idąc na rampę toru czwartego na peronie jedenastym, żyje się najdłużej. Dlatego samobójcy prawie zawsze wybierają tor czwarty na peronie jedenastym. Na rampie przy torze czwartym są dwie pokryte graffiti ponacinane nożami drewniane ławki, przykręcone ogromnymi śrubami do betonowego podłoża. Na ławce bliżej wyjścia z tunelu siedział wychudzony, cuchnący mężczyzna. Od lat mieszkał na ulicy. Drżał z zimna i lęku. Siedział z nienaturalnie skręconymi stopami. Ręce trzymał w kieszeni podartej i poplamionej ortalionowej kurtki sklejonej w kilku miejscach żółtą taśmą samoprzylepną z niebieskim napisem Just do it. Palił papierosa. Obok niego na ławce stało kilka puszek po piwie i pusta butelka po wódce. Obok ławki w foliowej reklamówce sieci Aldi, z której dawno już wytarła się żółta farba, znajdował się cały jego dobytek. Spalony w kilku miejscach koc, kilka strzykawek, pudełko na tytoń, paczuszki bibułek do skręcania papierosów, album ze zdjęciami z pogrzebu syna, otwieracz do konserw, pudełko zapałek, dwa opakowania metadonu, poplamiona kawą i krwią książka Remarka. Stary, skórzany portfel z pożółkłymi, podartymi i ponownie sklejonymi fotografiami młodej kobiety, z dyplomem ukończenia studiów i zaświadczeniem o Tego wieczoru do jednej z fotografii młodej kobiety mężczyzna przypiął spinaczem list oraz banknot stumarkowy. Teraz czekał na pociąg z dworca Berlin zo do Angermünde, dwanaście minut po północy. Pośpieszny z obowiązkową rezerwacją miejsc i wagonem Mitropy przy wagonach pierwszej klasy. Pociąg ten nigdy nie zatrzymuje się na stacji Lichtenberg, przejeżdża bardzo szybko torem czwartym i znika w ciemności. Ma ponad dwadzieścia wagonów latem nawet więcej. Mężczyzna wiedział to od dawna. Przychodził na ten pociąg już wiele razy. Mężczyzna bał się. Ten dzisiejszy lęk był jednak zupełnie inny. Uniwersalny, powszechnie znany, nazwany i zbadany dogłębnie. Wiedział dokładnie, czego się bał. Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać. Na lęk bez imienia nie pomagają nawet strzykawki. Dzisiaj przyszedł po raz ostatni na ten dworzec. Potem już nigdy nie będzie samotny. Nigdy. Samotność jest najgorsza. Czekając na ten pociąg, siedział spokojny, pogodzony z sobą niemal radosny. Na drugiej ławce za kioskiem z prasą i napojami siedział inny mężczyzna. Trudno by było określić jego wiek. Około trzydziestu siedmiu, czterdziestu lat. Opalony, pachnący drogą wodą kolońską, w czarnej wełnianej marynarce, jasnych markowych spodniach, rozpiętej oliwkowej koszuli i zielonym krawacie. Obok ławki postawił metalową walizkę z etykietami linii lotniczych. Włączył komputer, który wyjął z czarnej skórzanej torby... Ale zaraz zdjął go z kolan i odstawił obok siebie na ławkę. Ekran komputera migotał w ciemności. Wskazówka zegara nad peronem minęła liczbę dwanaście. Rozpoczynała się niedziela, 30 kwietnia. Mężczyzna oparł głowę na swoich dłoniach, przymknął oczy, płakał. Mężczyzna z ławki przy wejściu podniósł się, sięgnął po plastikową reklamówkę, upewnił się, że list i banknot są w portfelu, wziął czarną puszkę z piwem i ruszył w kierunku końca rampy zaraz przy semaforze. To miejsce upatrzył sobie już dawno. Minął kiosk z napojami i wtedy zobaczył go. Nie spodziewał się nikogo na peronie jedenastym po północy. Zawsze był tutaj sam. Ogarnął go niepokój inny niż lęk. Obecność tego drugiego mężczyzny zakłócała mu cały plan. Nie chciał spotkać nikogo w drodze na koniec rampy. Koniec rampy. To będzie naprawdę koniec. Nagle poczuł, że chce pożegnać się z tym człowiekiem. Podszedł do ławki. Odsunął komputer i usiadł blisko niego. Kolego, wypijesz łyk piwa ze mną? Ostatniego łyka. Wypijesz Zapytał, dotykając jego uda i wysuwając puszkę z piwem w jego kierunku. On. Minęła północ. Schylił głowę i poczuł, że nie zatrzyma tych łez. Już dawno nie czuł się taki samotny. To przez to urodziny. Samotność jako uczucie od kilku lat rzadko docierała do niego w szalonym pędziec dzienności. Samotnym jest się tylko wtedy, gdy ma się na to czas. On nie miał czasu. Tak skrzętnie organizował sobie życie, żeby nie mieć czasu. Projekty w Monachium i w USA, habilitacja i wykłady w Polsce, konferencje naukowe, publikacje. Nie, w jego biografii nie było ostatnio przerwne rozmyślanie o samotności, rozczulenia i takie słabości jak ta, teraz tutaj. Tutaj, na tym szarym, opuszczonym dworcu, skazane na bezczynność. Nie mógł zająć się niczym innym, by zapomnieć, i samotność pojawiła się jak atak astmy. To, że jest tutaj i ma tę niezaplanowaną przerwę, to tylko pomyłka. Zwyczajna, banalna, bezsensowna pomyłka, jak błąd w druku. Sprawdzał w internecie przed lądowaniem na Berlin-Tegel rozkład jazdy pociągów i nie zwrócił uwagi, że ze stacji Berlin-Lichtenberg do Warszawy kursują tylko w dni robocze. A przecież przed chwilą skończyła się sobota. Nawet miał prawo tego nie zauważyć. To było rano i miał za sobą kilkanaście godzin lotu ze Seattle. Lotu kończącego tydzień pracy bez wytchnienia urodziny o północy na dworcu Berlin-Lichtenberg. Coś tak absurdalnego. Czy trafił tutaj z jakąś misją? To miejsce mogłoby być doskonałą scenerią akcji filmu, koniecznie czarno-białego, o bezsensie, szarości i udręce życia. Był pewien, że Wojaczek tutaj w takiej chwili napisałby swój najmroczniejszy wiersz. Urodziny. Jak on się urodził? Jak to było? Jak bardzo ją bolało? Co myślała, gdy ją bolało? Nigdy jej o to nie zapytał. Właściwie, dlaczego nie? Tak po prostu. Mamo, bolało cię bardzo, gdy mnie rodziłaś? Dziś chciałby to wiedzieć, ale gdy jeszcze żyła, nie przyszło mu to nigdy do głowy. Teraz już jej nie ma. I innych też. Wszyscy najważniejsi ludzie, których kochał, umarli. Rodzice. Natalia. Nie miał nikogo. Nikogo ważnego. Miał tylko projekty, konferencje, terminy, pieniądze i czasami uznanie. Kto w ogóle pamięta, że on ma dzisiaj urodziny? Dla kogo to ma znaczenie? Kto to zauważy? Czy jest ktoś, kto pomyśli o nim dzisiaj? I wtedy przyszły te łzy, których nie zdołał już powstrzymać. Nagle poczuł szturchnięcie. Kolego, wypijesz łyk piwa ze mną. Ostatniego łyka. Wypijesz. Usłyszał zachrypnięty głos. Podniósł głowę. Przekrwione, wystraszone oczy w za dużych oczodołach wychudzonej, zarośniętej i pokrytej ranami twarzy patrzyły na niego błagalnie. W wyciągniętej, drżącej dłoni mężczyzny, który siedział obok, była puszka piwa. Mężczyzna zauważył jego łzy, odsunął się i powiedział: Słuchaj, kolego, ja nie chcę ci przeszkadzać. Nie chciałem, naprawdę. Ja też nie lubię, gdy ja płaczę i ktoś się przyczepia. Ja już sobie idę. Płakać trzeba w spokoju, tylko wtedy ma się z tego radość. Nie pozwolił mu odejść, chwytając za kurtkę, wziął puszkę z jego ręki i powiedział: Nie przeszkadzasz. Słuchaj, ty nawet nie wiesz, jak bardzo chcę się z tobą napić. Mam od kilku minut rodziny. Nie odchodź. Mam na imię Jakub. I nagle zrobił coś, co wydawało mu się w tamtym momencie zupełnie naturalne i czemu nie mógł się oprzeć. Przyciągnął tego mężczyznę i przytulił do siebie. Oparł głowę na ramieniu okrytym podartą ortalionową kurtką. Trwali tak chwila, czując, że dzieje się coś uroczystego. W pewnym momencie ciszę zakłócił pociąg, przelatując z hukiem obogławki, na której siedzieli przytuleni do siebie. Wtedy mężczyzna skulił się jak przestraszone dziecko. Wtulił się w niego i powiedział coś, co zagłuszył stukot kół pędzącego pociągu. Po chwili poczuł zawstydzenie. Ten drugi musiał poczuć to samo. Odsunął się bowiem gwałtownie, bez słowa wstał i poszedł w kierunku schodów prowadzących do tunelu. Przy jednym z metalowych koszy na śmieci zatrzymał się, wyjął kartkę papieru ze swojej plastikowej torby, zgniót ją w dłoni i wrzucił do pojemnika. Po chwili zniknął w tunelu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Jakub, powiedział głośno, wypijając ostatni łyk piwa z puszki, którą tamten mężczyzna postawił obok migoczącego komputera. To tylko chwila słabości. A tagarytm serca, który minął. Usiadł wyprostowany na ławce, sięgnął do torby po telefon komórkowy, wyciągnął berlińską gazetę, którą kupił rano, odnalazł reklamę serwisu taksówki, wybrał numer, spakował komputer i ciągnąc z hukiem po wybojach rampy walizkę, poszedł w kierunku tunelu prowadzącego do hali kasowej i wyjścia do miasta. Jak to było? Jak on to powiedział? Płakać trzeba w spokoju. Tylko wtedy ma się z tego radość. Ona. Już dawno żaden mężczyzna aż tak bardzo nie starał się, aby miała taki nastrój. Czuła się atrakcyjna i miała najlepsze drinki w kieliszku. Nikt nie zaprzeczy, że kopciuszek miał wyjątkowo smutne dzieciństwo. Wredne przyrodnie siostry, praca ponad siły i straszna macocha. Poza tym, że musiała zatruwać się, wyciągając popiół z popielnika, to na dodatek nie miała nawet kanału MTV, powiedział wybuchając śmiechem młody mężczyzna siedzący naprzeciwko niej przy barze. Było kilka lat młodszy od niej. Miał nie więcej niż 25 lat. Przystojny, perfekcyjnie elegancki. Dawno nie widziała mężczyzny tak harmonijnie ubranego. Właśnie tak. Harmonijnie. Był wytworny jak jego piękne, szyte na miarę garnitury. Wszystko się w nim zgadzało ze sobą. Zapach wody kolońskiej pasował do koloru krawata. Kolor krawata pasował do koloru kamieni w złotych spinkach przy mankietach nieskazitelnie błękitnej koszuli. Złote spinki przy mankietach. Kto teraz jeszcze używa w ogóle takich spinek? Swoim rozmiarem i odcieniem złota pasowały do złotego zegarka, który nosił na przygubie prawej ręki, a zegarek pasował do pory dnia. Teraz, wieczorem, na to spotkanie z nią w barze włożył elegancki, prostokątny zegarek z delikatnym, skórzanym paskiem w kolorze jego garnituru. Rano na zebraniu w berlińskiej siedzibie ich firmy miał ciężkiego, dostojnego Rolexa. Poza tym rano inaczej też pachniał. Wie to dokładnie, bo celowo wstała ze swojego miejsca i wychyliła się po butelkę z wodą sodową dokładnie nad jego głową, choć miała całą tacę z butelkami przed sobą. Przyglądała mu się całe przedpołudnie. Miał na imię Jean i był Belgiem z absolutnie francuskiej części Belgii, jak sam podkreślał. Nie wiedziała, czym francuska część Belgii różni się tak bardzo od flamandzkiej, ale założyła, że widocznie być z francuskiej części jest większym zaszczytem. Jak się potem okazało, Jean nie tylko według niej był największą atrakcją tego cyrku w Berlinie. Ściągnęli ich z całej Europy do centrali w Berlinie, aby powiedzieć, że tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Od roku tkwiła wespół z ich belgijskim odpowiednikiem w projekcie, który w Polsce nie mógł się udać. Urządzenia, które chcieli sprzedawać, po prostu nie pasowały do polskiego rynku. Trudno sprzedawać Eskimosom kremy utrwalające opaleniznę, nawet jeśli są to kremy najwyższej jakości. W ogóle nie chciała tutaj przyjeżdżać i robiła wszystko, aby przerzucić ten wyjazd na kogoś innego z jej działu. Planowali z mężem od dawna wyjazd w karkonosze z wypadem do Pragi. Nie udało się. Na wyraźne polecenie z Berlina miała przyjechać właśnie ona. Na dodatek pociągiem, bo żeby ten pobyt w Berlinie miał w ogóle sens, musiała najpierw spędzić jeden dzień w chwili ich firmy w Poznaniu. Jadąc tutaj z Warszawy, ostatnio nienawidziła jeździć pociągami. Miała bardzo dużo czasu, aby opracować strategię, która pozwoliłaby jej odwieść centralę od tego projektu. Jednak Jean, ten Berg ze spinkami pasującymi chyba nawet do pogody, przekonał wszystkich, że rynek w Polsce jeszcze sam nie wie, że potrzebuje tych urządzeń. I że on ma genialnie prosty pomysł na to, aby polski rynek się o tym dowiedział. Potem przez godzinę na tle wypieszczonych kolorowych slajdów opowiadał o swoim genialnie prostym pomyśle. Mało, że ona sama opowiedziałaby o tym w kwadrans i do tego znacznie lepszą angielszczyzną, to na dodatek nic z wyjątkiem mapy Polski na jego slajdach nie odpowiadało rzeczywistości. Ale to nie zrobiło na nikim oprócz niej specjalnego wrażenia. Było widać, że dyrektorka z Berlina podjęła decyzję już przed prezentacją. Ona też podjęła decyzję już przed prezentacją. Problem polegał na tym, że były to decyzje całkowicie odmienne. Ale jak dyrektorka mogła się z nią zgodzić? Czyż ktoś tak ujmująco przystojny, mówiący po angielsku z tak czarującym francuskim akcentem, mógł się mylić? Dyrektorka patrzyła na belga opowiadającego bzdury na tle kolorowych fantazji, jak na przystojnego faceta, który lada chwila zacznie się rozbierać. Ciężki przypadek menopauzy. Ale cóż, pokusa z pewnością warta była, według dyrektorki, pieniędzy akcjonariuszy. Poza tym zawsze można przekonać eskimosów, że opalają się także w trakcie długiej nocy polarnej, od promieniowania kosmicznego i kremy przydadzą się im na pewno. Pożanie wystąpiła ona. Dyrektorka nawet nie czekała do końca jej prezentacji. Wyszła wywołana przez sekretarkę do telefonu. W ten sposób wszyscy się dowiedzieli, że nie warto jej słuchać. Schylili się jak na komendę nad klawiaturami swoich laptopów i zajęli internetem. W zasadzie mogła recytować wiersze lub opowiadać po polsku dowcipy. Oni i tak nie zauważyliby tego. Tylko Belk, gdy już zakończyła swoją prezentację, stanął przed nią i z tym swoim rozbrajającym uśmiechem powiedział: Jest pani najbardziej uroczym inżynierem, jakiego znam. Nawet jeśli nie ma pani racji, to słuchałem tego, co pani mówiła z zapartym tchem i z największą uwagą. Kiedy sięgnęła do torby, aby pokazać mu swoje obliczenia, dodał. Czy mogłaby pani przekonać mnie o swoich racjach dzisiaj wieczorem w barze naszego hotelu? Powiedzmy około dwudziestej drugiej. Zgodziła się bez wahania. Nawet nie próbowała niczego utrudniać żadnymi wymyślonymi na poczekaniu kłamstewkami o tym, jak bardzo zajęta jest wieczorem. Wszystko oficjalne, co można było robić wieczorami, już się odbyło. Pociąg do Warszawy miała jutro około południa. Poza tym chciała być z Belgiem chociaż raz tak, aby nie było przy tym ich berlińskiej dyrektorki. Teraz tutaj, w hotelowym barze, cieszyła się, że rano nie protestowała zbyt zaparczywie w sprawie tego projektu. Belg był naprawdę czarujący. Wyglądało na to, że często bywa w tym hotelu. Z barmanem rozmawiał po francusku. Sieć hoteli Mercure, w których firma tradycyjnie rezerwowała im noclegi, należy do Francuzów, w związku z czym personel mówi po francusku. I wyglądało na to, że są zaprzyjaźnieni. Teraz, gdy projekt przedłużono na następny rok, będzie miała okazję spotykać go znacznie częściej. Podobał się jej. Myślała o tym, patrząc na niego, gdy zamawiał następnego drinka. Kiedy barman podał im szklanki z płynami o niespotykanych pastelowych kolorach i egzotycznych francuskich nazwach, belg zbliżył swoją twarz do jej. Już dawno nie zaczynałem niedzieli z kimś tak czarującym. Minęła północ, mamy 30 kwietnia. Powiedział, po czym uderzył lekko swoją szklanką w jej dłoń i ustami delikatnie dotknął jej włosów. To było elektryzujące. Już dawno nie czuła takiej ciekawości, co zdarzy się dalej. Czy ma pozwolić mu brać swoje włosy do ust? Czy ma prawo czuć taką ciekawość? Co tak naprawdę chciałaby, aby zdarzyło się dalej? Ona, żona przystojnego męża, którego zazdroszczą jej wszystkie koleżanki. Jak daleko mogłaby się posunąć, aby poczuć coś więcej niż tylko ten dawno zapomniany dreszcz, gdy mężczyzna znowu całuje jej włosy, zamykając przy tym oczy? I mąż od dawna nie całuje jej włosów i jest tak. tak potwornie przewidywalny. Myślała o tym ostatnio bardzo często. W zasadzie z niepokojem. Nie żeby wszystko spowszedniało, nie aż tak. Ale zniknął ten napęd. Rozproszył się gdzieś w codzienności. Wszystko ostygło. Czasami tylko rozgrzewało się. Na chwilę. W pierwszą noc po powrocie jej lub jego z jakiegoś dłuższego wyjazdu. Po łzach i kłótni, którą postanowili zakończyć w łóżku, po alkoholu lub jakichś wonnych liściach palonych na przyjęciach, na urlopie w obcych łóżkach, na obcych podłogach, przy obcych ścianach lub w obcych samochodach. To ciągle było, powiedzmy bywało. Ale bez tej dzikości, tej mistycznej tantry z początku, tego nienasycenia, tego głodu, który powodował, że na samą tylko myśl o tym krew, szumiąc, odpływała w dół, jak oszalała, i pojawiała się, jak na zawołanie wilgotność. Nie, tego nie było już dawno. Ani po winie, ani po liściach, ani nawet na parkingu przy autostradzie, na który zjechał, gdy wracając pewnej nocy z jakiegoś przyjęcia i nie zważając na to, że jadą niesamowicie szybko, wepchnęła. Tak jakoś ją naszło pod wpływem muzyki w radiu, głowę pod jego ręce na kierownicy i zaczęła rozpinać pasek jego spodni. To pewnie przez tę dostępność. Wszystko było na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba było o nic zabiegać. Znało się każdy swój włosek, każdy możliwy zapach, każdy możliwy smak skóry i suchej i wilgotnej. Znało się wszystkie zakamarki swoich ciał, słyszało wszystkie westchnienia, przewidywało wszystkie reakcje i. Uwierzyło się już dawno we wszystkie wyznania. Niektóre były od czasu do czasu powtarzane, ale nie robiły już wrażenia. Należały po prostu do scenariusza. Ostatnio wydawało jej się, że seks z nią ma dla jej męża nastrój. Jak mogło jej to w ogóle przyjść do głowy katolickiej mszy? Po prostu pójść, nad niczym się nie zastanawiać i znowu ma się spokój na cały tydzień. Może tak jest u wszystkich? Czy można się dziko pożądać, gdy zna się od kilkunastu lat i gdy widziało się go, gdy krzyczy, wymiotuje, chrapie, siusia i zostawia brudną muszlę klozetową? A może to nie jest aż takie ważne? Może potrzebne jest tylko na początku, może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę. Czy zrobiłem coś złego? To żał wyrwał ją z zamyślenia. Jeszcze nie wiem, odpowiedziała z wymuszonym uśmiechem. Przepraszam na chwilę. Zaraz wrócę. W toalecie wyciągnęła z torebki szminkę. Patrząc w lustro, powiedziała do siebie: Masz jutro długą drogę przed sobą. Zaczęła malować usta. I męża też masz. Dodała, grożąc palcem odbiciu w lustrze. Wyszła z toalety. Przechodząc obok recepcji, usłyszała, jak jakiś mężczyzna, odwrócony do niej plecami, literuje recepcjonistce swoje imię: J. A K U B. Już nie czuła ciekawości, co zdarzy się dalej. Tęskniła za mężem. Podeszła do baru, do czekającego na nią mężczyzny. Stanęła na palcach i pocałowała go w policzek. Nie zrobił pan nic złego. Wręcz przeciwnie. Z torebki wyjęła swoją wizytówkę, odwrotną, pustą stronę przycisnęła mocno do ust błyszczących od świeżo nałożonej szminki. Położyła wizytówkę na barze obok swojego kieliszka z niedopitym pastelowym płynem. Dobranoc, powiedziała cicho. On. Taksówkarz, który podjechał pod opustoszały dworzec Berlin-Lichtenberg, był Polakiem. Ponoć 30% berlińskich taksówkarzy to Polacy. Niech pan zawiezie mnie do hotelu, w którym jest bar, który znajduje się blisko dworca Berlin-Zo i jest drogi. To nie trudne w tym mieście. Taksówkarz zaśmiał się głośno. Zameldował się w hotelu, zanim odszedł od recepcji zapytał, czy byłby pan uprzejmy obudzić mnie na półtorej godziny przed odjazdem pierwszego pociągu z dworca ZO do Warszawy? Młody recepcjonista podniósł głowę znad nad jakichś dokumentów i wpatrywał się w niego, nie rozumiejąc. Jak to półtorej godziny jakiego pociągu, to znaczy o której? Spokojnie odpowiedział. Widzi pan, ja sam tego nie wiem dokładnie ale wy piszecie tak wzruszająco w reklamie waszego hotelu, wskazał kolorowy prospekt leżący obok jego paszportu, że Mercure to nie tylko bezpieczny dach nad głową w podróży. Mercure to także podróż. Proszę więc zadzwonić na stację, sprawdzić, o której jest pociąg do Warszawy i obudzić mnie dokładnie na 90 minut przed jego odjazdem. Byłbym także wdzięczny za zamówienie mi taksówki. Chcę wyjechać na dworzec na godzinę przed odjazdem pociągu. Tak, oczywiście. Odpowiedział zmieszany recepcjonista. Pozwoli pan, że nie pójdę jeszcze do pokoju i zostawię bagaż w recepcji. Chciałbym teraz wydać dużo pieniędzy w barze pańskiego hotelu. Dopilnuję pana, by w tym czasie mój bagaż był bezpieczny, prawda? Nie czekając na odpowiedź, położył skórzaną torbę z laptopem na walizce i odszedł w kierunku drzwi, spoza których dochodziła muzyka. Z kulistych głośników podwieszonych pod sufitem wypełnionej gwarem sali dochodziła spokojna muzyka. Natalie Coe śpiewała o miłości rozejrzał się. Tylko jeden podwyższony stołek przy eliptycznym barze był wolny. Gdy tam dotarł i zobaczył napełnioną do połowy szklankę, był rozczarowany. Chciał odejść, sądząc, że miejsce jest zajęte. W tym momencie młody mężczyzna siedzący na sąsiednim stołku odwrócił się i powiedział po angielsku. To miejsce zrobiło się niestety wolne. Może pan tu usiąść, jeśli ma pan ochotę. I spoglądając na niego z uśmiechem dodał. To dobre miejsce. Barman przychodzi tutaj bardzo często. Usiadł i od razu poczuł zapach subtelnych perfum. Rankom? Biagiotti? Zamknął oczy. Chyba jednak Biagiotti. Perfumy fascynowały go od dawna. Są jak wiadomość, którą chce się przekazać. Nie potrzeba do tego żadnego języka. Można być głuchoniemym, można być z innej cywilizacji, a i tak zrozumie się tę wiadomość. W perfumach jest jakiś irracjonalny, tajemniczy element. Chanel, numer 5, l'air du Tombe, czy Poem Są jak wiersz, który nosi się na sobie. Niektóre są tak niepoprawnie seksji. Zmuszają do obejrzenia się, nawet podążenia za kobietą, która ich używa. Pamiętam, jak dwa lata temu zwiedzał Prado. W pewnym momencie przeszła obok niego kobieta w czarnym kapeluszu i otoczył go mistyczny zapach. Zapomniał o El Greku, Goi i innych, poszedł za tą kobietą. Teraz pomyślał, że za kobietą, która tutaj przed chwilą siedziała i zostawiła swój zapach, też chciałby pójść. Wychylił się i oparł łokciami na barze, aby zwrócić uwagę barmana, który rzekomo przychodzi w to miejsce bardzo często. Wtedy zauważył leżącą obok szklanki wizytówkę, kontur ust wyraźnie odciśnięty na białej tekturce. Dolna warga wyraźnie szersza, zdecydowany łuk górnej, prześliczne usta. Natalia miała właśnie takie. Podniósł wizytówkę do nosa. Na pewno, Biagiotti. Musiała należeć do kobiety, która siedziała tutaj przed kilkoma minutami. Postanowił sprawdzić, do kogo należała. Odwracał wizytówkę, gdy usłyszał: Przepraszam pana, ale ta wizytówka jest przeznaczona dla mnie. Ale rzeczywiście, chciałem właśnie pana o to zapytać skłanał, podając mężczyźnie wizytówkę. Spóźnił się. Nie dowie się, do kogo należała. Mężczyzna wziął ją, schował do kieszeni marynarki, zostawił napiwek dla barmana na spodku filiżanki z kawą i bez słowa odszedł. Butelkę dobrze schłodzonego proseko i cygaro. Najdroższe, jakie pan ma, powiedział do barmana, który zjawił się w tym momencie przed nim. Takie usta miała także jego matka, ale matka wszystko miała śliczne. Ten dzień, który minął i tych kilka godzin, należały w pewnym sensie do jego matki. I wcale nie przez to, że w swojej urodziny myśli o tym, jak go rodziła. Przyleciał wczoraj rano z Seattle do Berlina tylko po to, aby w końcu zobaczyć, gdzie urodziła się jego matka. Jej biografia interesowała go ostatnio jak powieść, w której kilku ważnych rozdziałach brał udział. Chciał koniecznie poznać te pierwsze. Urodziła się niedaleko dworca Berlin-Lichtenberg w szpitalu prowadzonym przez samarytanki. Dziadek wywiózł do Berlina swoją na ostatnich nogach żonę w nadziei, że w Berlinie będzie im lepiej. Jak to teraz nazywają? Emigrant gospodarczy. Tak, właśnie tak. W tydzień po przyjeździe do Berlina babcia urodziła jego matkę w szpitalu Samarytanek. Tylko tam przywożono rodzące prosto z ulicy, te bez pieniędzy. Był wczoraj przy tym budynku. Teraz jest tam jakiś turecki teatr eksperymentalny. Po trzech miesiącach wrócili do Polski. Nie mogli żyć w Niemczech, ale to nic nie szkodzi, że to były tylko trzy miesiące. W akcie urodzenia na zawsze pozostała ta historyczna adnotacja: Miejsce urodzenia Berlin. Jego matka została w ten prosty sposób Niemką. To dzięki temu on ma teraz niemiecki paszport i może latać do Seattle bez wizy. No ale i tak lata zawsze z dwoma paszportami. Kiedyś zapomniał polskiego i czuł się jak bezpaństwowiec. Bo on może być tylko Polakiem. Kelner przyniósł błękitną butelkę Proseko, srebrzystą tubę z kubańskim cygaro i małą gilotynę. Otwierał butelkę, gdy on zapalał cygaro. Pierwszy kieliszek wypił duszkiem. Cygaro było doskonałe. Dawno nie palił tak dobrych cygar. Kiedyś, w Dublinie, wiele lat temu. Nie mógł przestać myśleć o wczorajszym spacerze po przeszłości matki. I niemieckość jednakże to nie tylko szpital Samarytanek w przedwojennym Berlinie i nie tylko ten zapis w jej akcie urodzenia. To było bardziej skomplikowane, tak samo jak jej biografia. On urodził się pewnego 30 kwietnia jako trzecie dziecko trzeciego męża swojej matki. W ten dzień jest Jakuba. Wszyscy myślą, że właśnie dlatego ma na imię Jakub, ale tak nie jest. Jakub miał na imię drugi mąż jego matki, polski artysta, który w 1944 roku został Niemcem tylko dlatego, że urodził się o 12 kilometrów za bardzo na zachód, a pod Stalingradem trzeba było mieć pełne okopy. Wtedy ci naprawdę prawdziwi Niemcy mniej prawdziwymi Niemcami robili wszystkich. Zaraz po tym oczywiście robili ich także niemieckimi żołnierzami. Żołnierzami zostawali wtedy wszyscy. Kulawi, chorzy psychicznie, gruźlicy. Wszyscy mogli i powinni być w tamtych dniach żołnierzami. Drugi mąż jego matki nie wiedział tego. Nie wyobrażał sobie dnia i nocy bez jego matki. Dlatego przed terminem komisji lekarskiej najpierw celowo pocił się, a potem biegał nocą boso po śniegu w parku. Miał nadzieję, że dostanie gruźlicy. Dostał. Ale i tak wzięli go do okopów. Po wojnie nigdy się nie odnaleźli. Nie pomogła im nawet wielka miłość. Gdy wydobyła się z tęsknoty i uwierzyła, że artystę zabrała jej wojna i że tak po prostu musi być. W jej życiu pojawił się jego, Jakuba ojciec. Wychudzony, przystojny do zauroczenia, stuprocentowy Polak po sztutchowie. Ona z niemiecką narodowością, on po trzech latach obozu. Ojciec nigdy nie dał mu odczuć, że nienawidzi Niemców, chociaż nienawidził. Ciekawe, czy wybaczyłby mu, że zamieszkał w Niemczech. Jego rodzice to najlepszy dowód, że te polsko-niemieckie podziały to tylko umowa historyków, którym udało się przekonać całe narody. Zresztą cała historia to tylko umowa. Głównie co do wspólnego oszustwa. Umówiono się, że właśnie o tym, a nie innym oszustwie będzie się nauczać w szkole. Znowu robiło się mu smutno. Dosyć było smutku na dzisiaj. Ma przecież urodziny. Wyjął butelkę ze srebrnego kubełka z lodem. Narał sobie następny kieliszek. Dzisiaj jedzie do domu. Ona. Wszystkie miejsca w wagonach pierwszej klasy były wyprzedane. Popełniła błąd, nie wykupując miejscówek na powrót jeszcze w Warszawie. Kasjerka na dworcu Berlin zopowiedziała, mam tylko kilka wolnych miejsc w drugiej klasie, wszystkie w przedziałach dla palących, bierze pani? Perspektywa kilkunastu godzin jazdy w zadymionej klatce przerażała ją. Ale co miała zrobić? Usiadła przy oknie, twarzą w kierunku jazdy. Była sama w przedziale. Pociąg miał odjechać dopiero za pół godziny. Z walizki wyjęła książkę i skoroszyc z dokumentami ze spotkania w Berlinie. Okulary, butelkę wody mineralnej, telefon komórkowy, odtwarzacz płyt kompaktowych, płyty, zapasowe baterie. Ssunęła buty i rozpięła dwa guziczki przy spódnicy. Przedział zapełniał się powoli. Przez megafony ogłoszono odjazd pociągu, a jedno miejsce wciąż pozostawało puste. Pociąg już ruszał, gdy nagle drzwi przedziału się rozsunęły. Podniosła głowę z książki i ich oczy się spotkały. Wytrzymała jego spojrzenie. To on opuścił głowę. Wyglądał w tym momencie trochę jak zawstydzony mały chłopiec. Walisko umieścił na półce pod sufitem, ze skórzanej torby wyjął komputer. Usiadł na wolnym miejscu przy drzwiach. Wydawało się jej, że patrzy na nią. Nogi wsunęła w buty. Zastanawiała się, czy widzi rozpięte guziczki jej spódnicy. Po chwili wstał. Z torby wyjął puszkę dietetycznej coli i trzy kolorowe czasopisma: szpigla, playboya i wprost. Położył je sobie na kolanach. Nie wiedziała dlaczego, ale to, że był Polakiem, ucieszyło ją. Zdjął marynarkę, podwinął rękawy ciemnoszarej koszuli. Był opalony. Włosy miał w takim nieładzie, jak gdyby przyszedł do przedziału prosto z łóżka. Był nieogolony, miał rozpiętą koszulę. Nie był młody, ale młodzieńczy. Od momentu kiedy wszedł, miała nadzieję, że nikt nie zapali teraz papierosa. Wchodząc, wypełnił przedział zapachem swojej wody toaletowej. Chciała jak najdłużej czuć ten zapach. Spoglądała na niego ukradkiem spod okularów. Zaczął czytać. Ona też wróciła do swojej książki. W pewnym momencie poczuła niepokój, podniosła głowę. Wpatrywał się w nią. Miał smutne, zmęczone, zielonkawe oczy. Palcami prawej dłoni dotykał ust i przenikliwie wpatrywał się w nią. Zrobiło jej się dziwnie ciepło. Uśmiechnęła się do niego. Odłożył gazety i sięgnął po komputer. Pasażerowie w przedziale przyglądali mu się z ciekawością. Z kieszeni marynarki wyjął telefon komórkowy, po czym wychylił się do przodu i podłączył go do specjalnego gniazdka w tylnej części komputera. Może nie wszyscy w przedziale rozumieli, co on miał zamiar teraz zrobić, ale ona wiedziała, że połączy się z internetem. Przez chwilę myślała, że to, co on robi, jest pretensjonalne i na pokaz. Tutaj, w tym pociągu, zaraz po wyjeździe z Berlina. Ale gdy przyglądała mu się wpatrzonemu z taką uwagą w ekran, pomyślała, że to... że on nie jest pretensjonalny i na pokaz. Włożyła rękę pod bluzkę i dyskretnie zapiła guziczki przy spódnicy. Poprawiła włosy i wyprostowała się na siedzeniu. On... Jeżeli w Niemczech można na kogoś liczyć, to jedynie na sprzątaczki z Chorwacji. Nikt nie obudził go oczywiście na 90 minut przed odjazdem pociągu do Warszawy. Nawet nie było komu powiedzieć, że to jest absolutnie skandaliczne w hotelu po 300 dolarów za noc. Recepcjonisty z nocy już dawno nie było za radą, a blondynka, która przejęła po nim dyżur, nie wyglądała na wiedzącą, gdzie na mapie znajduje się Warszawa. Obudziła go sprzątaczka, która, sądząc, że pokój jest pusty, weszła, aby posprzątać, gdy on ciągle jeszcze spał. Nie wiedział, o której jest pociąg do Warszawy, ale gdy zobaczył, że jest za pięć jedenasta, poczuł, że nie ma wiele czasu. Nie zwracał uwagi na to, że sprzątaczka ciągle jeszcze tam stoi. Wyskoczył nagi z łóżka, krzyknął, o kurwa mać, i zaczął się w szaleńczym pośpiechu ubierać. Ponieważ sprzątaczka była z Chorwacji, doskonale zrozumiała, o kurwa mać. I gdy on wrzucał do kosmetyczki wszystko, jak leci z pulpitu w łazience, ona pakowała do jego walizki wszystko, co leżało na stoliku nocnym i przy telewizorze. Po paru minutach wybiegł z pokoju. W pierwszym odruchu podbiegł do recepcji, ale tamtego recepcjonisty na szczęście nie było. Gdy się zorientował, że blondynka z recepcji nie ma pojęcia o co chodzi, nawet nie zapłacił. Mają numer jego karty kredytowej. Poza tym w pociągu może wejść do internetu i zapłacić. Karta American Express, którą miał od firmy, pozwalała na to. Przed hotelem stał rząd taksówek. Taksówkarz dostosował się do sytuacji. W dziesięć minut byli na dworcu. Nie kupił biletu. Przebiegł na peron i wsiadł do wagonu, który stał na wprost wyjścia z tunelu. Udało się. Pociąg ruszył. Otworzył drzwi pierwszego z brzegu przedziału. Siedziała pod oknem, z książką na kolanach. Miała usta jak to odciśnięte na wizytówce w barze. Włosy spięte z tyłu. Wysokie czoło. Była śliczna. Zajął jedyne wolne miejsce. Nie miał oczywiście rezerwacji, nieważne. Rozwiąże ten problem, gdy przyjdzie konduktor. Z kartki naklejonej na drzwiach przedziału wynikało, że to miejsce i tak było zarezerwowane dopiero od Frankfurtu nad Odrą. Wyciągnął gazety. Kiosk w hotelu sprzedawał także polskie czasopisma. Obok francuskich, amerykańskich, angielskich i włoskich. Wyborcza, dostępna codziennie jak Paris L'Ar, w hotelowym kiosku w centrum Berlina jest tysiąc razy ważniejsza niż te wszystkie deklaracje o gotowości Polski do wejścia do Europy. W pewnym momencie nie mógł się powstrzymać. Podniósł głowę znad gazety i zaczął się jej przyglądać. Oprócz szminki na wargach nie miała żadnego makijażu. Czytała, co już dotykając palcami ucha. Jej dłonie były fascynujące. Gdy odwracała stronę książki, wydawało się, że muska je tylko długimi palcami. Podniosła głowę i uśmiechnęła się do niego. Tym razem nie zawstydził się. Odpowiedział uśmiechem. Nie miał ochoty więcej czytać. Podłączył telefon do komputera i uruchomił program poczty elektronicznej. Powoli przebrnął przez całą procedurę identyfikacji. Modem w telefonie komórkowym jest chyba najwolniejszym modelem, jaki istnieje. Często zastanawiał się dlaczego. Sprawdzi to, gdy tylko wróci do Monachium. W jego skrzynce pocztowej w komputerze Instytutu w Monachium był tylko jeden e-mail. W adresie była nazwa domeny jakiegoś banku w Anglii. Znowu jakaś reklamówka, pomyślał. Chciał ją od razu usunąć, ale jego uwagę zwróciła pierwsza część adresu. Jennifer Małpa. W jego wspomnieniach to imię brzmiało jak muzyka. Postanowił przeczytać. Camberley Sari, Anglia. 29 kwietnia. Ty jesteś JL, prawda? Tak wynika z Twojej strony internetowej. Spędziłam na niej całe dzisiejsze przedpołudnie w swoim biurze w banku. Zamiast wejść na stronę giełdy londyńskiej i pracować, za co mi to nawet nieźle płacą, czytałam słowo po słowie na twojej stronie. Potem wzięłam taksówkę i pojechałam do księgarni w centrum Cumberley, aby kupić słownik polsko-angielski. Wzięłam największy, jaki mieli. Chciałam zrozumieć również te fragmenty, które opublikowałeś na tej stronie po polsku. Nie zrozumiałam wszystkiego, ale zrozumiałam klimat. Taki klimat umiał robić tylko LJ, więc to pewnie jednak ty. Po pracy poszłam do mojego ulubionego baru, klub 54, w pobliżu dworca i się upiłam. Jestem na głodówce od czterech dni. Dwa razy do roku bowiem oczyszczam się, głodując przez tydzień. Wiesz, że gdy przetrwasz pierwsze trzy dni absolutnej głodówki, to wpadasz w stan swoistego transu? Twój organizm nie musi nic trawić dopiero wówczas zauważasz, z czego okrada cię proces trawienia. Masz nagle tak dużo energii. Żyjesz jak na rauszu. Jesteś kreatywny, podniecony, masz niesamowicie wzmocnione i wyostrzone wszystkie zmysły. Twoja percepcja jest jak sucha gąbka, gotowa wsysać wszystko, co się tylko znajdzie w jej pobliżu. Pisze się wtedy ponoć piękne wiersze. Wymyśla się niesłychanie rewolucyjne naukowe teorie, rzeźbi lub maluje prowokacyjnie i awangardowo, a także kupuje z wyjątkowym powodzeniem na giełdzie. To ostatnie mogę z pewnością potwierdzić. Poza tym, Bach na głodzie jest. O, jaki jest. Jest tak, jak gdyby grał go sam Mozart. Taki stan osiąga się jednak dopiero wtedy, gdy przebrnie się w cierpieniu przez pierwsze dwa lub trzy dni. Te dwa lub trzy dni to nieustanna walka z głodem. Ja budzę się nawet z głodu w nocy, ale przebrnęłam przez to wszystko i zaczynałam czuć dzisiaj rano rausz nietrawienia. I na tym rauszu natrafiłam na Twoją stronę internetową. Nie mogło być lepszego momentu i wszystko inne stało się mało ważne. W zasadzie to tak naprawdę nie przerwałam głodówki. W tym barze przecież nic nie jadłam, tylko piłam. Głównie za wspomnienia. Nie pij nigdy, nawet jeśli to jest blady mery, tak dobra jak serwują w klubie 54 i masz najpiękniejsze wspomnienia, w czwartym dniu głodówki. Zjedz coś przed tym. Potem wróciłam do domu i napisałam ten e-mail. Jest jak kartka z pamiętnika wygłodniałej. Trzy dni bez jedzenia. Pijanej, dwie Bladymery i cztery ginesy, kobiety po przejściach, dwanaście lat biografii. Dlatego proszę, potraktuj go z całą powagą. Przed skryptum. Wyspa w tym tekście, gdybyś zapomniał, to moja wyspa White. Maleńka plamka na mapie między Francją a Anglią na kanale La Manche, tam, gdzie się urodziłam. Drogi J.L. Wiesz, że pisałam ten list minimum tysiąc razy? Pisałam go w myślach, pisałam go na piasku na plaży, pisałam go na najlepszym papierze, jaki można było kupić w Zjednoczonym Królestwie. Pisałam go sobie długopisem na udzie, pisałam go na obwolutach płyty z muzyką Chopina. Pisałam go tyle razy. Nigdy go nie wysłałam. Przez ostatnie dwanaście lat. Bo to było prawie dokładnie dwanaście lat temu, nie wysłałam co najmniej tysiąca listów do niego. Bo to wcale nie jest list do ciebie. To jest list do L.J. Bo ja odwróciłam mu inicjały, połączyłam je i nazywałam go Elliot. Ty jesteś wprawdzie J.L., ale go znasz. Znasz go pewnie tak, jak nikt innego nie zna. Obiecaj mi, że opowiesz mu, co napisałam. Opowiesz? Bo Eliot miał być jak antrakt między pierwszym a drugim aktem opery. Ja wtedy piję najlepszego szampana, jakiego mają w barze. Jeśli mnie na to nie stać, to zostaję w domu i słucham płyt. On miał być jak ten szampan. Tylko na przerwę. Miał uderzyć do głowy, miał smakować i miał wywołać ten rausz na następny akt, aby muzyka była jeszcze piękniejsza. Elliot był taki jak najlepszy i najdroższy w barze szampan. Oszołomił mnie. Potem miała być jeszcze druga przerwa. A potem koncert miał się skończyć. I szampan też. Ale tak nie było. Po raz pierwszy w życiu z całej opery najlepiej zapamiętałam przerwę między pierwszym i drugim aktem. Ta przerwa tak naprawdę nigdy się nie skończyła. Zdałam sobie z tego sprawę dzisiaj rano w tym klubie. Głównie dzięki zmysłom wyostrzonym czwartym dniem głodówki i czwartej szklance Guinnessa. Spędziłam z nim 88 dni i 16 godzin mojego życia. Żaden mężczyzna nie miał tak mało czasu i nie dał mi tak wiele. Jeden był ze mną przez sześć miesięcy, a nie umiał mi dać tego, co miałam z Eliotem już po sześciu godzinach. Byłam z tym facetem, bo uważałam, że tych jego sześć godzin dopiero nadejdzie. Czekałam, ale one nigdy nie przyszły. Któregoś dnia, w czasie bezsensownej sprzeczki, zaczął wrzeszczeć. Co ci takiego dał ten cholerny Polak, po którym nie zostało ci nic, nawet jedno cholerne zdjęcie? A kiedy triumfująco dodał. A czy on chociaż wiedział, co to aparat fotograficzny? Wystawiłam jego do połowy pustą walizkę, z którą wprowadził się do mnie, za drzwi. Co mi więc dał ten cholerny Polak? No co. Dał mi na przykład ten optymizm. Nigdy nie mówił o smutku, a wiedziałam, że przeżył smutek ostateczny. Zarażał optymizmem. U niego deszcz był tylko krótką fazą przed nadejściem słońca. Każdy, kto mieszkał w Dublinie, wie, że takie myślenie to przykład totalnego optymizmu. To przy nim zauważyłam, że można nosić rzeczy, które nie muszą być czarne. To przy nim uwierzyłam, że mój ojciec kocha moją matkę, tylko nie umie tego okazać. W to nie wierzyła nigdy nawet moja matka. W jej psychoterapeutka także nie. Dał mi na przykład to uczucie, gdy wydaje ci się, że za chwilę oszalejesz z pożądania i wiesz przy tym na pewno, że się spełni. Umiał opowiedzieć mi baśnie o każdym kawałku mojego ciała. Nie było chyba takiego, którego nie dotknął lub nie posmakował. Gdyby miał czas, pocałowałby każdy włos na mojej głowie, każdy po kolei. Przy nim zawsze chciałam rozebrać się jeszcze bardziej. Miałam uczucie, że czułabym się chyba dopiero naprawdę naga, gdyby mój ginekolog wyjął mi spirale. Nigdy nie szukał erogennych miejsc na moim ciele. Założył, że kobieta jest erogennym miejscem jako całość, a z tej całości tak najbardziej erogenny jest mózg. Eliot słyszał o okrzyczanym G-punkcie w pochwie kobiety, ale szukał go w moim mózgu i prawie zawsze znajdował. Doszłam z nim do końca każdej drogi. Zaprowadził mnie do tak cudownie grzesznych miejsc. Niektóre z nich są teraz dla mnie świętością. Czasami, gdy kochaliśmy się, słuchając oper lub Beethovena, wydawało mi się, że nie można już być bardziej czułym jakby miał dwa serca zamiast dwóch płuc. Może nawet miał. Dał mi na przykład taki mały czerwony gumowy termofork w kształcie serca niewiele większy od dłoni słodki. Tylko on mógł coś takiego wynaleźć w Dublinie, bo tylko on zwracał uwagę na takie rzeczy. Wiedział, że ja mam straszne PMSy przed jeszcze gorszym okresem i że jestem wtedy niesprawiedliwą, okrutną, egoistyczną, wredną jędzą, której wszystko przeszkadza. Nawet to, że wschód jest na wschodzie, a zachód na zachodzie. Któregoś dnia pojechał na drugi koniec Dublina i kupił go. Tej nocy, gdy tak bardzo bolało, wstał w nocy, napełnił go ciepłą wodą i położył mi go na brzuchu. Ale najpierw całował mnie tam. Centymetr po centymetrze, powoli, delikatnie i tak niewiarygodnie czule. Potem położył mi to na brzuchu, i kiedy ja, zachwycona, wpatrywałam się w to maleństwo, on zaczął całować i ssać palce moich stóp. Jeden po drugim, stopa po stopie. Patrzył mi cały czas w oczy i całował. Nawet jeśli nie masz PMS-ów, możesz wyobrazić sobie, że to było cudowne. Przeżyłam z nim niestety tylko trzy pms -y i trzy okresy. Dał mi na przykład tę dziecięcą ciekawość świata. On pytał o wszystko, naprawdę tak jak dziecko, kiedy ma prawo pytać. Chciał wiedzieć. Nauczył mnie, że nie wiedzieć to żyć w zagrożeniu. Interesował się wszystkim. Wszystko podważał. We wszystko wątpił i we wszystko był skłonny uwierzyć, gdy tylko udało się go przekonać faktami. Pamiętam jak zaszokował mnie pewnego dnia pytając: Myślisz, że Einstein się onanizował? Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później. Tak jak wtedy, gdy podczas przyjęcia w ogromnym domu jakiegoś bardzo ważnego profesora genetyki, w trakcie bardzo ważnej, nudnej naukowej dyskusji o uwarunkowaniach genetycznych seksualizmu ssaków, wstał nagle, podszedł do mnie, nachylił się, wszyscy zamilkli, patrząc na nas, i wyszeptał: Na pierwszym piętrze tego domu jest łazienka, jakiej jeszcze nie widziałaś. Nie mogę skupić się na tej dyskusji o seksualizmie, patrząc na ciebie. — Chodź ze mną teraz do tej łazienki — i dodał — myślisz, że to jest uwarunkowane genetycznie? Wstałam posłusznie, poszliśmy na górę. Bez słowa oparł mnie o kryształowe lustro w drzwiach szafy, zsunął spodnie, rozsunął moje nogi i... I uwarunkowany genetycznie seksualizm ssaków nabrał zupełnie innego, cudownego znaczenia. Gdy po kilku minutach wróciliśmy na dół i usiedliśmy na swoich miejscach, na chwilę zapadła cisza. Kobiety patrzyły na mnie wnikliwie, mężczyźni zapalili cygara. Dał mi na przykład poczucie, że jestem dla niego kobietą najważniejszą i że wszystko, co robię, ma dla niego znaczenie. Każdego ranka, nawet gdy spaliśmy ze sobą, całował mi dłonie na powitanie. Otwierał oczy. Wyciągał moją dłoń z kołdry i całował. I mówił przy tym: Dzień dobry. Zawsze po polsku. Tak jak to zrobił pierwszego dnia, gdy zostaliśmy sobie przedstawieni. Czasami, gdy obudził się w nocy, porażony jakimś pomysłem tak to nazywał, wysuwał się cichutko z łóżka i szedł pracować do tych swoich genów. Wracał nad ranem, wsuwał się pod kołdry, aby pocałować mnie w rękę i powiedzieć, Dzień dobry. Myślał naiwnie, że ja tego nie zauważałam. Ja zauważałam nanosekundy bez niego. Potrafił przybiec do instytutu, gdzie miałam zajęcia i powiedzieć mi, że spóźni się dziesięć minut na kolację, abym się nie martwiła. Rozumiesz? Całe niewiarygodnie długie dziesięć minut. Dał mi na przykład w tych osiemdziesięciu ośmiu dniach i szesnastu godzinach więcej niż pięćdziesiąt purpurowych róż. Bo ja najbardziej lubię purpurowe róże. Ostatnią dał mi w tej ostatniej 16 godzinie, tuż przed odlotem na lotnisku w Dublinie. Wiesz, że gdy wracałam z tego lotniska, to wydawało mi się, że ta róża jest najważniejszą rzeczą, jaką dotychczas ktokolwiek dał mi w moim życiu. Był moim kochankiem i najlepszą przyjaciółką jednocześnie. Takie coś zdarza się tylko w filmach i tylko tych z Kalifornii. Mnie! Zdarzyło się naprawdę w deszczowym Dublinie. Dawał mi to wszystko i nic nie chciał w zamian, nic zupełnie, żadnych obietnic, żadnych przyrzeczeń, żadnych przysiągże tylko on i nigdy nikt inny. Po prostu nic. To była ta jego jedyna potworna wada.